Wczorajsze sesje zarówno na Wall Street, jak i w Warszawie zakończyły się lekkimi, około 0,5% spadkami. Za oceanem nie pomogły ani informacje o rozpoczętych szczepieniach przeciw koronawirusowi, ani definitywne rozstrzygnięcie kwestii wyborów prezydenckich w głosowaniu elektorskim. W Polsce z kolei wczoraj mieliśmy kolejny dzień spadków, chwilami wręcz paniki na akcjach CD Projektu. Dzisiejszy dzień rozpoczął się lekkimi wzrostami. Zobaczymy, jak to się będzie układało do końca dnia. Moim gościem jest pan Ludwik Sobolewski, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych, były prezes giełdy w Bukareszcie, prezes Platformy Technologicznej Emerging Europe Marketplace. Witam pana, dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. Ponieważ to nastroje w Stanach nadają w dużej mierze ton naszej giełdzie, zacznijmy od Wall Street. Czym pańskim zdaniem jest spowodowany tamtejszy marazm i lekki pesymizm inwestorów? No myślę, że polityka ma na to swój wpływ. Ja oglądałem wczoraj CNN przez kilka godzin, oczywiście z przerwami, no bo odbywało się to dosyć pasjonujące, można powiedzieć, że w tym roku wyjątkowo pasjonujące głosowanie elektorów trwające przez kawał dnia. I ono było przeplatane, to znaczy było przeplatanie takich dwóch wiadomości, właśnie to głosowanie kolegium elektorów oraz pierwsza osoba, którą zaszczepiono w Stanach, no i w ogóle sytuacja wokół szczepionki, COVID. I myślę, że to są dwa czynniki, które wpływają na rynek akcji dzisiaj amerykańskich bardzo, bardzo wyraźnie. A że to skutkuje pewnego rodzaju marazmem, no cóż, no pewnie dlatego, że te wszystkie wiadomości w gruncie rzeczy jednak zostały określone wcześniej, to znaczy już wcześniej wiedzieliśmy, że są te pierwsze szczepionki. Ten proces szczepienia ludzi, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, to dotyczy tej szczepionki Pfizera, czyli tej pierwszej ogłoszonej. No i Kolegium Elektorów i ich decyzja w zasadzie też jest formalnością. No w tym roku wyjątkowo należy zaakcentować to w zasadzie, ale jednak, więc te dwa czynniki, które bardzo kształtują sentyment na rynku akcji, myślę, że one w jakiś sposób zostały już zdyskontowane wcześniej, ale ciągle też jest niepewność, tak? To znaczy nadal niepewność co do tych dwóch czynników. Jak to szczepienie Ameryki będzie postępować? Widzimy zresztą po niektórych krajach europejskich, że to, że zbliża się właśnie szczepionka, czyli można powiedzieć, że punkt zwrotny w tej całej sytuacji pandemicznej nie powoduje, że następuje rozluźnienie gospodarki i życia społecznego. Wręcz przeciwnie, Niemcy wprowadzają taki dosyć zaawansowany lockdown właśnie teraz, który ma trwać do mniej więcej 10 stycznia, więc sądzę, że z tym jest związana jednak spora doza niepewności. No a co do głosowania, co do wyborów prezydenckich, obawiam się, że też jeszcze taki właśnie się unosi pewien mały znak zapytania. Cóż to mianowicie Republikanie jeszcze mogą wymyślić, jeśli chodzi o 6 stycznia i zatwierdzenie wyników teraz głosowania Kolegium Elektorów przez połączone Izby Reprezentantów i Senatu. Właśnie wczoraj też media amerykańskie sporo mówiły o tym, że no będzie dosyć szczególna sytuacja, bo Mike Pence, który jest wiceprezydentem i przewodniczącym Senatu i bardzo popierającym tę całą kampanię zarzucającą wręcz fałszerstwa w wyborach prezydenckich, będzie musiał otwierać to posiedzenie połączonych izb. No i wygląda na to, że zatwierdzać wynik kolegium elektorskiego, które wybiera formalnie Bidena na prezydenta. Więc to jest taka troszeczkę sytuacja, która wydawałoby się, że niby jest normalna, ale jednak w tej sferze medialnej nie jest traktowana jako w pełni normalna. Jeszcze tam ten suspens jest i być może to się właśnie Panie jakoś prezesie, odbija na rynku akcji. Chciałem zasugerować jeszcze jedną rzecz, czy ten nastrój niepewności na giełdach nie jest jednak spowodowany obecnie głównie brakiem porozumienia między demokratami a republikanami w amerykańskim kongresie,
w kwestii pakietu fiskalnego, bez którego ożywienie gospodarcze w przyszłym roku stoi pod znakiem zapytania. Gospodarka potrzebuje tego bodźca w sytuacji stłamszenia, zduszenia jej przez wszechobecną pandemię. No i rynki są zaniepokojone najwyraźniej tym przedłużającym się od lipca brakiem porozumienia. Tak, z tym, że ja ująłbym to w ten sposób, że to przepołowienie Ameryki, ono jest właśnie takim właśnie dużym czynnikiem, który powoduje właśnie to takie chybotanie się rynku akcji. I to ten podział, ten bardzo drastyczny podział, oczywiście on ma różne reperkusje, w tym dla właśnie pakietu fiskalnego, ale on jest odbierany jako podział, który w ogóle utrudnia, no można już powiedzieć, reformowanie kraju, bo zdaje się, że to, co dobrego przyniosła prezydentura Trumpa, to to, że establishment amerykański, przynajmniej w części, oraz zwykli ludzie zdali sobie z tego sprawę, że zagrożenie konkurencyjne ze strony Chin jest jak najbardziej realne, że Stany Zjednoczone wręcz przegrywają już w wyścigu technologicznym, czego najlepszym przykładem jest historia wokół technologii 5G. I myślę, że właśnie to takie zupełne zantagonizowanie się tych dwóch stron jest właśnie takim właśnie czynnikiem podminowującym wyceny na giełdach. Przypomnijmy, że 4 lata temu, kiedy Trump nieoczekiwanie zwyciężył, ten podział nie był jeszcze taki ostry i Wall Street zareagowała entuzjastycznie na wygraną Trumpa, co też pokazywało pewną paradoksalność w działaniu rynków, no bo Trump już wtedy miał reputację człowieka, który nie wiadomo było, do jakiego stopnia on jest nieobliczalny czy obliczalny. I w zasadzie rynki akcji powinny zareagować z niepokojem, tak? A wtedy były bardzo dynamiczne, bardzo silne wzrosty, niemalże euforyczne. Co też pokazuje, że rynki potrafią jakby reagować w sposób, no można powiedzieć, trudno przewidywalny na te bieżące wydarzenia. Także dzisiaj reagują właśnie, jak pan powiedział, marazmem, ale to się skończy. No dobrze, a pytanie tylko, czy się skończy przed zawarciem porozumienia w amerykańskim kongresie w sprawie tego pakietu fiskalnego, bo na moje wyczucie, dopóki tego porozumienia nie będzie, no to może nie być takiego bodźca dla rynków, który spowoduje w ich świadomości spokój wynikający z tego, że będzie duży napływ nowego kapitału, a rynki no, potrzebują tego aktualnie no, jak kania dżdżu. Tak, oczywiście. Ja sądzę, że się skończy wraz właśnie z zatwierdzeniem wyboru Bidena przez te dwie połączone izby, a niewykluczone, że to się skończy dopiero 20 stycznia, kiedy nastąpi zaprzysiężenie Bidena, bo ta warstwa symboliczna jest obecnie niezwykle istotna. Jak Biden zostanie zaprzysiężony, no to wtedy już będzie ponad wszelką wątpliwością, kto jest prezydentem. I te pogróżki Trumpa, że on będzie kontynuował akcje prawne i wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu no, podważenie tego wyboru, będą już traktowane jako po prostu taka groteska. Tak? To jest bardzo dziwne, że doczekaliśmy się takich czasów, że wydawałoby się tak solidna demokracja jak amerykańska czeka na tego rodzaju gesty symboliczne, podczas gdy wszystko powinno się toczyć zgodnie z procedurą, ale to też są po prostu szczególności systemu amerykańskiego, które dzisiaj okazują się raczej wadami. No, na przykład to, że właściwie w Konstytucji ani w żadnej ustawie federalnej nie ma obowiązku, aby elektorzy głosowali zgodnie z werdyktem wyborców w danym stanie. I mnóstwo jest takich właśnie osobliwości, które dzisiaj nabierają znaczenia i myślę, że rynki, które tak no, zawsze się trochę ślizgają po naskórku, rynki czekają na jakby już zupełne dopełnienie tego procesu. Umarł król, niech żyje król, niech to się wreszcie stanie, ale w całej jakby rozciągłości i wtedy może być zmiana. Oczywiście to, o czym pan mówi, wydaje mi się, że jest fundamentalnie ważne dla nas, obserwatorów, dla nas, analityków, dla nas ludzi, którzy siedzą w środku rynku kapitałowego. No i
dla zarządzających pieniędzmi na rynku amerykańskim jest to też kluczowa informacja, ale ona jakby jest jednak przykryta przez ten proces polityczny, tak mi się wydaje, który zresztą się jeszcze wcale nie zakończył, bo na tym poziomie właśnie formowania się tego grona, które będzie ten pakiet przyjmowało, bo będą niezwykle kluczowe wybory uzupełniające, czy druga tura, czy jak to nazwać, w wyniku których okaże się, jaki jest ostateczny skład Senatu. Tam jest ta kwestia Georgii, tych senatorów, czy to będą Republikanie, czy demokraci, więc to jest bardzo istotne. Plus jeszcze się pojawia jeden czynnik, bo mówimy o tych rynkach kapitałowych, że one tak bardzo reagują na bieżące wydarzenia, ale one czasem też patrzą trochę do przodu. I w Stanach Zjednoczonych, no tak jakoś uparliśmy się, żeby o nich rozmawiać, ale to chyba jest rzeczywiście niezwykle istotne. W 2022 roku będą wybory uzupełniające, te takie rotacyjne do bodajże i Izby Reprezentantów i Senatu. No są już tacy, którzy szykują się na te wybory i na przejęcie Izby Reprezentantów przez Republikanów, co w połączeniu z Sądem Najwyższym, który jest opanowany przez konserwatywnych sędziów, w tym nominatów Trumpa, chociaż nie przydało mu się to zupełnie w ramach teraz tego kontestowania wyborów, wyników wyborów. No ale gdyby rzeczywiście dwie izby wpadły w ręce Republikanów, no to już dzisiaj się mówi, że właściwie to Biden będzie miał bardzo, bardzo mocno ograniczone możliwości działania. A ma być on w dużym stopniu zaprzeczeniem polityki Trumpa, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli chodzi o Chiny i bardzo wiele kwestii globalnych. Ja sądzę, że wielcy tego świata, jeśli chodzi o zwłaszcza rynek funduszy inwestycyjnych, no muszą po prostu patrzeć dzisiaj na ten horyzont nieco odleglejszy. No, właściwie to tylko trochę odleglejszy, no bo rok 2022 będzie praktycznie za chwilę. I oni muszą po prostu jakby kalkulować, co tak naprawdę może się zmienić. Przecież to są fundusze, które działają nie tylko na rynku amerykańskim, ale też globalnie. Więc niewykluczone, że ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, taka niewyraźna, no to też jest pokłosie właśnie tego rodzaju kalkulacji na ten rok czy dwa lata do przodu. A czy widzi Pan w najbliższym czasie jakieś znaczące czynniki ryzyka dla rynków finansowych? Poza tym ryzykiem politycznym wynikającym z tego, że nie wiadomo, kto będzie miał przewagę właśnie w obu izbach Kongresu Amerykańskiego, czy Republikanie obejmą ją w obu izbach. Do ubiegłego tygodnia, abstrahując już teraz od Stanów Zjednoczonych, patrząc bardziej na Europę, do ubiegłego tygodnia takim czynnikiem ryzyka mogła być kwestia potencjalnego weta Polski i Węgier, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej i Fundusz Odbudowy. Wiadomo, że to nie nastąpiło, ale czy jest coś innego potencjalnie niepokojącego dla rynków finansowych? Nie widzę niczego takiego. Jak pewnie można to zauważyć przez pryzmat naszych rozmów, ja jestem raczej optymistą, czy co najwyżej, czy co najgorzej, umiarkowanym optymistą. I musi mnie coś uderzyć tak bardzo wyraźnie, jeśli chodzi o tę stronę ryzyka, żebym powiedział, że widzę zagrożenie. Dla spójności europejskiej należy założyć, że nie ma zagrożeń i Fundusz Odbudowy Gospodarki zostanie uruchomiony. Polityka ratowania gospodarek, co do której wydawało się, mówię w skali Unii Europejskiej, że ona przyniesie jakiś wybuch inflacji, zupełnie się jakby nie przyniosła tego, nie przyniosła materializacji tego ryzyka. Cóż jeszcze? Stopy procentowe, tak jak były niskie, tak są, a nawet można powiedzieć, że stopa procentowa została zlikwidowana jako miernik opłacalności inwestycji alternatywnych, tak to bym nazwał. Co wydawałoby się, że to jakoś tak bardzo źle brzmi, tak? No bo ta stopa procentowa bankowa była zawsze taką referencją dla oceny właśnie
opłacalności inwestowania w różne aktywa, no ale już jej nie ma, można powiedzieć, że z lekką drwiną, że jej już nie ma od długiego czasu i jakoś nie wpłynęło to na przykład zamarcie rynku w akcji, tak? Na przykład rynki IPO w ostatnich miesiącach, czy w ogóle w całym roku 2020 w Europie mają się bardzo dobrze. Co prawda, można by się doszukiwać efektu tych różnych zjawisk makroekonomicznych, które są no, kontrowersyjne, na przykład w niestabilności wycen na rynkach giełdowych i tutaj polska giełda służy dobrym przykładem, gdzie widzimy zarówno marsz Allegro w górę, w górę, w górę i prawie że końca nie było widać, a potem obniżenie wyceny, no i obecną huśtawkę, bardzo też taką no, z zawrotem głowy wręcz, jeśli chodzi o CD Projekt. Więc tu na pewno coś takiego jest, że rynki kapitałowe trochę nie mają busoli, no ale nie przeszkadza to w zbieraniu pieniędzy od inwestorów, więc na tym poziomie to oceniając nie jest źle, czy nawet jest zupełnie dobrze. A rok 2021 no to jest rok, gdzie ta pandemia nasza powinna zostać ugaszona, chociaż ja twierdzę, że żyjemy w takim świecie, że jak z tym problemem się uporamy, to pojawi się zaraz jakiś podobny czarny łabędź, czy szary przynajmniej, i znowu będzie o czym rozmawiać, i znowu będziemy się zastanawiać nad tym, jak mają się czuć inwestorzy giełdowi, którzy wystawieni są na permanentne ryzyko. No takie jest życie po prostu. Prędzej czy później ten nowy czarny łabędź pewnie rzeczywiście się pojawi. Zanim się pojawi, jest szansa na odwrócenie tego negatywnego cyklu koniunkturalnego, który mamy obecnie z powodu koronawirusa. Niemniej jednak jestem trochę bardziej sceptyczny od pana, jeżeli chodzi o to, czy uda się pokonać pandemię w przyszłym roku, dlatego że no, z czystej matematyki wynika, że zaszczepienie ponad połowy społeczeństwa potrwa półtora roku co najmniej w Polsce. W związku z tym, jeżeli zaczęlibyśmy te szczepienia na początku roku, to mamy na to szans do końca 2021 roku. W każdym razie, wspomniał pan o CD Projekcie, który rzeczywiście ostatnio przeżywał bardzo ciężkie chwile. Chwilami była to panika w związku z problemami technicznymi Cyberpunka na starsze modele konsol. W ciągu tygodnia akcje CD Projektu straciły ponad 30%, momentami było jeszcze gorzej. Czy ten trend spadkowy już się zakończył? Zmiana na plus. Na chwilę obecną mamy ponad 3,5% wzrosty na akcjach CD Projektu. Czy te spadki stały się w tej chwili dobrą okazją do zakupów? No tak, już takie głosy się rozniosły w naszym internecie w ostatnich dniach. Wczoraj też o tym czytałem na różnych grupach traderskich, że tak, z jednej strony jest, można powiedzieć, zgrzytanie zębami przez tych, którzy kupili akcje CD Projektu tuż przed premierą Cyberpunka, a z drugiej strony inni mówią, że to jest dobry moment do kupowania akcji tej spółki. Ja tego nie wiem, nie mam nawet przeczuć co do tego, jak może ewoluować kurs CD Projektu. Natomiast cała sytuacja zrodziła u mnie refleksję, czy właściwie przypomniała refleksję co do tego, że spółki gamingowe no to są takie trochę spółki z branży, w której jesteś tak dobry jak twój ostatni produkt. A jak nie ma tych produktów też na zapleczu zbyt wiele, no to ekspozycja na ryzyko związane z wprowadzaniem nowego produktu na rynek jest kolosalna. To jest trochę tak jak studio filmowe, które by zainwestowało potężne pieniądze i następnie poniosło spektakularną klapę, produkując nowy film. Ale w przypadku CD Projektu sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, bo z tego co czytam, wynika, że od strony
właśnie sprzedażowej Cyberpunka, to wszystko idzie wyśmienicie, czy wręcz spektakularnie, z wyjątkiem właśnie tego, jak ta gra działa na konsolach starszej generacji i na czymś tam jeszcze. Co zdaje się, że nie ma ten kawałek rynku klienta nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na wyniki sprzedaży, ale ma Tutaj muszę kolosalny wpływ zaprotestować, na... panie prezesie. Tutaj muszę Tak, proszę. zaprotestować, pozwolę sobie wejść w słowo, dlatego że na chwilę obecną sprzedaż na te starsze modele konsol to jest 70% całości sprzedaży Cyberpunka. Biorąc pod uwagę to, że CD Projekt zaoferował zwroty, możliwość zwrotów pieniędzy właścicielom konsol, na których gorzej działa ta gra, a może mieć to jednak duży wpływ na wyniki sprzedażowe. To tego nie wiedziałem, to znaczy w tym sensie nie wiedziałem, że chyba wiedziałem coś innego, czyli trochę tutaj panuje jakiś szum informacyjny, ale jeśli jest tak, jak pan mówi, no to problem jest zarówno finansowy, jak i reputacyjny, a także komunikacyjny, bo są też takie głosy, że w sytuacji tego kryzysu spółka powinna akcentować to, że wyniki sprzedaży ogólnie są, można być historycznie dobre, czy w porównaniu do innych tytułów tego kalibru znakomite, co w jakiś sposób mi dawało podstawę do uważania, że te starsze konsole nie reprezentują aż takiego dużego udziału w sprzedaży, a pan mówi, że nawet 70%. No to gdyby tak było, to rzeczywiście ten problem jest olbrzymi od strony finansowej. No ja znam troszeczkę inną relację, ale w pewnym sensie mniejsza z tym. Jeśli chodzi o komunikację ze strony spółki, czyli coś, co nazywamy relacjami inwestorskimi, czy relacjami z interesariuszami spółki, w pewnym sensie jest to jakiś tam mój przedmiot zainteresowania od bardzo wielu lat, no to jest dyskusyjne, czy to była, czy to gaszenie pożaru ogniem w tym przypadku było dobrą strategią, bo tak rozumiem wybór CD Projektu, że ponieważ gracze ci na konsolach podnieśli jakby krzyk oburzenia, no to prezes spółki wychodzi i mówi, że jest gotowy zwracać pieniądze. No są tacy, którzy uważają, że był to dosyć no, taki niezbyt dobry krok, bo prezes spółki raczej powinien wyjść i powiedzieć, że wyniki są znakomite, gra zbiera fantastyczne recenzje, a z wszelkimi problemami, które występują w pewnym segmencie rynku, sobie poradzimy. I no, inwestorzy nie specjalnie przepadają za takimi deklaracjami, że spółka będzie zwracać pieniądze tym, którzy się o to zwrócą. Dlatego nie dziwię się, że nastąpiła taka jazda w dół bardzo, no bardzo, bardzo, bardzo twarda, bardzo ostra na akcjach CD Projektu. Ale wydaje mi się, że chyba najważniejsze, moim zdaniem, najważniejsze z mojego punktu widzenia, jest to, że monokultury czy monolinie biznesowe są niebezpieczne, bo jak idzie fantastycznie, no to idzie fantastycznie, ale jak coś pójdzie nie tak, to skutki mogą być, można być dysproporcjonalnie duże w stosunku do w ogóle jakby realności czy realnych rozmiarów danej sytuacji. To znaczy, dla giełdy to jest poważny problem, bo wiemy, że CD Projekt bardzo waży w WIG-u 20, zresztą tak samo jest z Allegro obecnie, prawda? WIG 20 jest już w pewnym sensie ciągnięty przez te dwie spółki, które są właśnie eksponowane na dosyć poważne ryzyko rynkowe. No i dla samej spółki jest to, i dla jej inwestorów jest to bardzo, bardzo poważny problem. Jak mówię, jak ma się jeden, dwa czy trzy produkty oraz żyje się od gry do gry, no to jest to... Jest to, jakbym powiedział, sytuacja taka strukturalnie nieoptymalna. I obawiam się, że może to mieć jakieś konsekwencje negatywne dla entuzjazmu inwestorów, jeśli chodzi o inne spółki z tego segmentu game dev, deweloperstwa gamingowego, które przygotowują się do wchodzenia na giełdę warszawską. A z tego, co słyszałem, czy nawet wiem,
czy mam kontakty z kandydatami do takich listingów, no to tych spółek jest tak lekko licząc kilkadziesiąt dzisiaj. No i pytanie, jaki będzie sentyment właśnie inwestorów, jeśli chodzi o wchodzenie w te nowe projekty. Jak na razie ten entuzjazm inwestorów jest ogromny. W przypadku firmy People Can Fly redukcje sięgają 98,5%, jeżeli chodzi o debiut tej firmy na giełdzie. W związku z tym na razie myślę, że można być spokojnym, jeżeli chodzi o entuzjazm inwestorów. Panie prezesie, na koniec jestem ciekaw pańskich przewidywań. Jaki będzie przyszły rok dla polskiej giełdy? No, to chyba jest pytanie. Oczywiście tradycyjnie pod koniec roku zadawane, czy takie, które sobie zadajemy, ale w tym roku to pytanie jest szczególnie trudne. Ale tak, jednak bym powiedział, że będzie to dobry rok. To znaczy, będzie to rok kontynuacji renesansu zainteresowania giełdą, mówię o polskim rynku kapitałowym, ze strony inwestorów indywidualnych, renesansu zainteresowania ze strony nowych spółek. Może będzie to rok, w którym wreszcie będzie więcej debiutów niż spółek schodzących z giełdy. Będzie to też rok, w którym przeobrażeniu ulegnie scena pozagiełdowa, jeśli chodzi o możliwości inwestowania i pozyskiwania kapitału przez spółki, bo to będzie rok przygotowywania się platform crowdfundingowych do nowej regulacji europejskiej, która już w pełni wchodzi w życie w listopadzie przyszłego roku, z nowymi limitami wartości oferty, co będzie miało też wpływ na funkcjonowanie rynku giełdowego. Tak więc będzie to rok, w którym się będzie sporo działo. Na pewno te sektory, które się w cudzysłowie sprawdziły w 2020, czyli e-commerce, czyli właśnie game dev, sektor farmaceutyczny, czy mówiąc szerzej life science, no nie widzę przesłanek, żeby one miały być mniej pożądane, mniej wyczekiwane wręcz przez inwestorów giełdowych. I pod takim znakiem właśnie rok 2021 powinien upłynąć, czyli więcej kontynuacji niż jakiejś rewolucji. No ale jeżeli by tak miało być, że więcej kontynuacji niż rewolucji, no to on powinien być dobry, bo rok 2020 właśnie paradoksalnie, jeśli chodzi o inwestorów, jeśli chodzi o szanse i możliwości dla inwestorów giełdowych, a także dla przedsiębiorstw, ale z pewnych branż, był rokiem, można powiedzieć, wyjątkowo dobrym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ludwik Sobolewski, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych, był moim gościem. Kłaniam się. Dziękuję. Dziękuję również.